sporo przy bocznej linii boiska i teraz trzeba było to wytrzeć. Zaczynamy drugiego seta. Przypomnijmy, Fontebastardo prowadzi w meczu 1-0. I na razie naprawdę sprawia bardzo dobre wrażenie. Na pewno jeśli chodzi o atak grającego z 13 Danilo Santosza, ale przede wszystkim grę obronną. Blokiem też potrafny i z lewego i z prawego skrzydła. Fabiano Souza. Skrzydłowi są niezbyt wysocy i nie mogą pomagać środkowym bloku, jeżeli chodzi o zespół z Portugalii. Hardy psuje zagrywkę. Znowu próbowali Jastrzębianie grać środkiem, ale Nowik nie skończył ataku. Coelho teraz dokładnie palcami dogrywał. Gra dobrze, nie popełnia błędów, bo na ogół, kiedy obserwuje się mecze siatkarskie i zwraca uwagę na zawodników występujących na pozycji libero, to albo dlatego, że źle przyjęli piłkę, czy nie obronili jakiegoś ataku. Na szczęście dla gospodarzy na jej drodze stanął broniący Portugalczyk 3-3, no i Robert Prygiel. Jak prowadzą goście. Trochę z niepokojem obserwuję to, co prezentują w tej chwili gracze Jastrzębskiego Węgla. Robert Prygiel nie skończył ataku. Jest jeszcze jedna szansa. Teraz bardzo mocne zbicie. I w ataku 57 goście, także przewaga zdecydowana i dlatego zwycięstwo w pierwszej partii gości. Guillaume Samika teraz podkręcił tę piłkę. Utrudnił przyjęcie rywalowi. No ale nie udało się tego wykorzystać. Na plastra, ale wszystko już jest w porządku. I czyli Santosza. Wydawało się, że na Fontebastardo. Natomiast Guillaume Samika przebił właściwie piłkę na stronę rywali. Na szczęście Jastrzębian. Przeciwnicy popełniają błąd w ataku. To, że jest remis, to zasługa, w cudzysłowie oczywiście, Portugalczyków, którzy już, to już jest trzecia okazja. To była trzecia okazja w kontrataku, trzeci autowy atak. Strefę numer 6 na drugą linię. Nie ma żadnych zahamowań, aby spróbować takiej kombinacyjnej siatkówki. Zresztą taką siatkówkę chyba prezentują również w portugalskiej lidze. Robią co mogą, aby zachęcić swoich ulubieńców, pupili do lepszej gry. Robert Prygiel mocnemu atakowi. Ale Guillerme Souza był bliski, aby gdyby nie przelatywał z tym blokiem, to kto wie, jakby to się skończyło. Teraz złe przyjęcie Portugalczyków. Rozegranie na lewe skrzydło. No i proszę, przez podwójny metrów z drugiej strony siatki bardzo wysoki blok, a sprytnym atakiem zdobywa punkt Portugalczyk. Właściwie to chyba chciał zagrać o blok. Jeszcze raz kontynuować akcję swojej drużyny. Sypie się ta gra Jastrzębian, a rywale zdobywają punkt za punktem i budują swój korzystny wynik, budują przewagę. A ja z przykrością oglądam reakcję zawodników Jastrzębia. Nie trzeba zepsuć tą zagrywkę. Adam Nowik nie. Ale jakichś większych problemów, jeśli chodzi o odbiór tej piłki, nie sprawił rywalom i stąd też kolejny 11 punkt dla Fontebastardo. Robert Prygiel po tym przegranym meczu w lidze z Resowią przyznał, że jest bardzo przykro zawodnikom drużynie. Chcieli tutaj zrobić na barburkę prezent swoim kibicom. Nie udało się. No i widzą Państwo momenty żywić nadzieję, że to się zmieni. Nieco w aut. Trudno tutaj mówić o jakimkolwiek bloku tak naprawdę. A przyjęcie jest katastrofalne. To co przed chwilą widzieliśmy, to jest przykład chyba dla młodzieży, jak nie należy przyjmować zagrywki. A może teraz będzie jakaś szansa, aby wyprowadzić kontrę, skończyć akcję. Nie udało się. Portugalczycy, oni próbują tutaj środkiem. Czujni byli teraz Jastrzębianie. Jeszcze jeden blok. No i w końcu w tym meczu.
No a to on przecież miał być również takim motorem napędowym, jeśli chodzi o grę Jastrzębian. Właśnie do trzynastki Danilo Santosza. Zastanawiam się, na ile starczy tym graczom sił i werwy. Może nastąpi jakiś zastój, który wykorzystają gracze Jastrzębskiego Węgla, ale jeśli tak będą, jak przed chwilą starali się kończyć akcję, to ciężko tutaj myśleć o jakimś pozytywnym wyniku. Myślę, że nieskuteczni w kontratakach są przeciwnicy. Wojciech Jurkiewicz wszedł na boisko po tym nieudanym pierwszym secie. Tutaj Portugalczyk, ale z piłka uderzyła w taśmę. Jeszcze raz Jurkiewicz. Palcami teraz przyjmował Santosz. I punkt dla... Na boisku. Chciałem powiedzieć na lodowisku. Rui Santosz, out. Widzieliśmy, jest kompletnie nieudana akcja. Zobaczymy, jak zagra Nico Frerichs. Jest punkt zdobyty blokiem. Punkt z takim składem, który naprawdę śmiało może myśleć o awansie do Final Four rozgrywek o ten europejski puchar. I naprawdę jest to możliwe. Fabian Sousa. Teraz zaskoczy się Jastrzębian, dwóch nowych zawodników, a więc jakby nowe możliwości taktycznego zaskoczenia i rozegrania akcji. Adam Nowik. Jan Samika nie skończył tego ataku, ale piłka szczęśliwie wróciła na stronę Jastrzębian. No i niestety tutaj Robert... Zobaczmy, wrzucony w antenkę był Robert Brygier. Trzeba zacząć wszystko od nowa i znowu nie udało się skończyć ataku. Jest szansa na wyprowadzenie kontry. Guillaume Sami to zawodnik, który nie ma warunków, które pozwalają mu tych rozwiązań. Stara się obijać blok albo wybiera jakieś inne kierunki. A jeśli nie jest najlepsze rozegranie, to stara się zagrać o blok. Mają gospodarzy, goście. Guillaume Sousa. I znowu kłopoty z przyjęciem, rozgrywający biegu na czwarty metr i stąd też nie ma tego ataku, który dałby punkt. Jeszcze jedna szansa, Robert Prygiel, prawe skrzydło. Rafa pojawił się na boisku, zmienił Francuza. Guillaume Samika na razie poza boiskiem. U Portugalczyków ta podwójna zmiana przyniosła efekt, przyniosła zamierzony starze. Rafa. Lekko. 22-21 prowadzi Fonte Bastardo. Danilo Santosz. Paweł Rusek. Dograł piłkę na trzeci metry. A Robert Prygiel w tej drużynie. Tutaj nie jesteśmy zobligowani do bezstronności. Natomiast uczciwie musimy przyznać, że Jastrzębski Węgiel gra słabo. Natomiast Fonte Bastardo gra dobrą swoją siatkówkę. Myślę, że to jest to, co może właśnie zaprezentować na boisku ten zespół. Na to właśnie stać tych graczy. Okazuje się, że dziś to wystarczy, żeby prowadzić z Jastrzębskim Węglem w tym meczu. Znowu gra w obronie. Dokładne wystawienie piłki i jaka decyzja sędziego tym razem. Dalej to wszystko powinno układać się dużo lepiej. Wojciech Jurkiewicz już rozpoczął. Portugalczycy, lewe skrzydło, bronią. Udało się podbić tę piłkę, nie. Benjamin Hardy protestował, tak? Jakby w ogóle nie czuł, że dotknął dwa razy piłki. To jest piłka setowa dla Fonte Bastardo. Niebezpiecznie teraz nieporozumienie w ekipie rywali. No i to może sprawić, że uratują się Jastrzębianie w tej partii. Piękna teraz akcja. Cofał. I to był ten ułamek sekundy, który zdecydował o tym, że później już ta akcja nie była taka, jakby mogła być przeprowadzona. Dobry blok teraz. Będzie setball dla Jastrzębskiego Węgla. Nico Frerichs już rozpoczął. Przyjmują tę zagrywkę rywale. Atak z lewego skrzydła.